no, w ramach konferencji prasowej, spotkań dotyczącej walki z drożyzną, walki z inflacją, dotyczącej wsparcia inwestycji, bo to jest kluczowy czynnik, który może dzisiaj w Polsce ograniczyć inflację. Postulujemy konkretne propozycje i o tych propozycjach proszę o zabranie głosu pana posła Władysława Teofila Bartoszewskiego. Dzień dobry Państwu. Mieliśmy wczoraj konferencję prasową pana profesora Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. No i był to bardzo dobry show teatralny, tylko cośkolwiek oderwany od rzeczywistości. Otóż na czym polega rola prezesa Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej? Na tym, po pierwsze, żeby utrzymywać inflację w ramach określonego przedziału. Zwykle jest to około 2,5% w Polsce inflacji. Jak również dbanie o wartość naszej waluty, czyli złotówki. I cóż to robi pan prezes Glapiński w ostatnim czasie? 9 miesięcy temu ogłasza, że nie grozi nam w żadnym wypadku żadna inflacja, że wręcz przeciwnie, będziemy mieli deflację. I w związku z tym on nie podniesie stóp procentowych i można brać kredyty, bo to jest oczywiście bezpieczne. Jaki skutek był tego? No widzimy. Pan prezes Glapiński, dokonując grzechu zaniechania, jak to się mówi w kościele, spowodował, że zanim wybuchła wojna na Ukrainie, zanim była inwazja Putina, to inflacja w styczniu tego roku była 9%, w grudniu poprzedniego roku była 8%, a w listopadzie była 7%, a w połowie roku była powyżej 5%. Czyli nie można tego zwalać wszystkiego na Putina, chociaż oczywiście kwestia wojny i kwestia podniesienia cen energii z tym również powiązana odgrywa teraz znaczącą rolę. Jeśli chodzi o złotego, to pan Glapiński osłabiał złotówkę poprzez sprzedaż złotówki na rynku. No, to można takie rzeczy robić w Szwajcarii, która ma najsilniejszą walutę na świecie. Jak jest kryzys finansowy, to wszyscy kupują franki i wtedy bank szwajcarski centralny stara się więcej wyprodukować, żeby walutę osłabić. No ale my nie jesteśmy na poziomie gospodarki szwajcarskiej i sprzedawanie i osłabianie złotówki doprowadziło do tego, co mamy w tej chwili, że ludzie, którzy chcą wyjechać na wakacje poza granice polskie, jeśli w ogóle o tym mogą marzyć, to mają problem, bo ceny są bardzo wysokie. Otóż co należy z tym zrobić? Bo opozycja może krytykować, ale opozycja również powinna wskazywać środki naprawcze. Otóż jesteśmy pierwszą partią, która zgłosiła projekt ustawy do Sejmu, który leży, który polegał na tym, że po pierwsze należy zlikwidować tak zwany podatek Belki, dlatego że nie można opodatkowywać ludzi od zysków kapitałowych w sytuacji, gdzie ludzie tracą pieniądze, dlatego że inflacja na poziomie 16%, prawie 16% w tej chwili, a stopy procentowe, które dostają zwrot na lokacie, są 10% mniejsze. Więc po pierwsze zlikwidować podatek Belki. Po drugie zrobić to, co zrobiono już w roku 90, to znaczy, gdzie była ogromna inflacja i należy wyemitować obligacje Skarbu Państwa z kuponem, czyli w normalnym języku, czyli oprocentowane, z kuponem w wysokości przynajmniej 15%, czyli żeby zrównoważyć inflację, bo wtedy skłoni to ludzi, żeby swoje pieniądze inwestowali w obligacje Skarbu Państwa, co jest również korzystne dla budżetu. Po trzecie, należy zamrozić kredyty, marże na kredytach hipotecznych. Banki, które są w większości w tej chwili w rękach Skarbu Państwa, bo już mnie rząd PiS-u spolonizował, czyli ma kontrolę nad tym, bo to Skarb Państwa zarządza bankami. W ciągu ostatnich 4 miesięcy zarobiły netto 10 miliardów złotych. Powtarzam, 10 miliardów złotych. Czyje są to pieniądze? To są pieniądze obywateli, którzy wzięli kredyty, które to kredyty teraz są o prawie 120% wyższe niż były parę miesięcy temu. I kto na tym cierpi? Obywatele. Kto na tym zarabia? Skarb Państwa, czyli rząd. Skąd ma rząd pieniądze? Od obywateli. Rząd sam nie ma pieniędzy, oprócz tych, które wydrukuje pan prezes Glapiński.
bo mamy sytuację od kilku miesięcy już paradoksalną, nawet więcej, od prawie roku paradoksalną, dlatego że z jednej strony teraz pan Glapiński jako prezes Narodowego Banku Polskiego podnosi stopy procentowe ostatnio, parę dni temu, a z drugiej strony rząd pompuje pieniądze na rynek, czyli mamy nadpodaż pieniądza, pustego pieniądza, jak to się mówi w ekonomii, i ta inflacja będzie rosła. Prezes Glapiński przyznaje, że inflacja pójdzie do góry. W tej chwili jest prawie 16%. Za chwilę inflacja będzie wyższa niż inwestycje, jakie rząd dokonuje. Inwestycje są trochę poniżej 17%, a inflacja jest prawie 16%. Otóż jak zostawialiśmy jako PSL, oddawaliśmy władzę, to inwestycje w Polsce były na poziomie 20%. I pan Morawiecki stwierdził, że to jest za mało i powinno być 25%. W tej chwili jest niecałe 17%. Jak tak dalej pójdzie, będziemy mieli większą inflację niż inwestycje. Jak nie ma inwestycji, to kraj się nie rozwija. Już pan prezes Glapiński stwierdził, że przewiduje, że w ciągu dwóch, będziemy mieli dwa kwartały technicznej recesji. To znaczy, że PKB nie będzie rosło, tylko będzie malało. I będziemy poniżej, zejdziemy poniżej zera. No w tej sytuacji, jeżeli jest wysoka inflacja i nie ma wzrostu gospodarczego, to się nazywa w języku ekonomii stagflacja. I to jest najgorsze, co może spotkać gospodarkę. I nie ma z tego łatwego rozwiązania. Dlatego trzeba zacząć podejmować kroki naprawcze i dlatego myśmy złożyli odpowiednie projekty ustaw w Sejmie i będziemy o tym stale mówić, bo nic nie robienie i dosypywanie pieniędzy na rynek to jest tak jak dolewanie oliwy do ognia. I na tym cierpi kto? Nie rząd, nie NBP, tylko obywatele. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest drogo, a wbrew temu, co mówi pan prezes Glapiński, będzie jeszcze drożej. Ostatnie dni to kolejne zapowiedzi spółek energetycznych, że ceny prądu będą jeszcze wyższe niż są. Chociażby PGNiG, spółka państwowa, swoim klientom zapowiedziała ponad 300% podwyżki. Widać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości kompletnie nie radzi sobie z obniżką cen, kompletnie nie radzi sobie z tą drastyczną drożyzną, kompletnie nie radzi sobie na polu bezpieczeństwa energetycznego państwa. Ale nie może być inaczej, jeśli po pierwsze rząd PiS-u de facto uzależnił Polskę od sprowadzenia rosyjskiego węgla, a po drugie nawet ze słońca, nawet z wiatru i wody uczynił swojego ideologicznego wroga, całkowicie zarzucając rozwój odnawialnych źródeł energii. Dlatego jako Koalicja Polska mamy plan, jeśli chodzi o inwestycje. Projekty, o których mówił pan poseł Bartoszewski, już są złożone, a gdy dojdzie do procedowania ustawy tak zwanej likwidującej zasady 10H, ograniczającą tę zasadę, będziemy składali dalej idące poprawki. My uważamy, że konieczne jest silne postawienie na odnawialne źródła energii. Przynajmniej 50% z tej energii jesteśmy w stanie pozyskiwać na użytek własny i w ten sposób uniezależnić się energetycznie od Rosji i w ten sposób również obniżyć ceny energii. Ta ustawa, którą dzisiaj przyjął rząd, którą dzisiaj rządzący proponują, nie rozwiązuje problemu. Dzisiaj zaledwie w 0,3% terenu Polski można stawiać wiatraki. Ta ustawa prowadzi do tego, że będzie to 7%, ale to jest daleko niewystarczający wskaźnik. My uważamy, że tam, gdzie się tylko da i gdzie to wspólnota lokalna, tam, gdzie to samorządowcy ze wspólnotą lokalną, z samymi mieszkańcami zdecydują, że będzie można postawić wiatrak, zainwestować w biogazownię, zainwestować w odnawialne źródła energii, żeby to się działo. I takie poprawki już na najbliższym posiedzeniu Sejmu jako Koalicja Polska będziemy składać, aby uwolnić rozwój odnawialnych źródeł energii. My się nie zgadzamy na to, aby uzależniać Polskę od sprowadzanego węgla. Uważamy, że polska gospodarka może być silna tym, co produkujemy, i dajemy dzisiaj rządzącym gwarancję. Jeżeli Solidarna Polska, jeżeli radykałowie z Solidarnej Polski nie są w stanie wrócić na drogę zdrowego rozsądku, to my będziemy składać poprawki i będziemy popierać ustawy. Tu daję Polakom gwarancję czystej energii, taniego prądu i rozwoju odnawialnych źródeł energii. To może ja jeszcze to skomentuję, dlatego że jako członek Komisji do Spraw Energii zajmuję się tym na co dzień. Otóż szliśmy do wyborów w 2019 roku z propozycją, że Polska do roku 2030 powinna uzyskiwać 50% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jak to zrobić? To jest ambitny plan, ale całkiem realny. No teraz coraz gorzej, bo rząd nic z tego nie robi. Otóż po pierwsze
wyrzucić do kosza ustawę przeforsowaną przez PiS w 2016 roku, tak zwaną 10H, które zabrania, de facto uniemożliwia stawianie wiatraków na lądzie. I to należy, tę ustawę należy zlikwidować i przywrócić stan poprzedni. Po drugie, przywrócić ustawę, która regulowała możliwości zakładania prosumenckiej fotowoltaiki. Od 1 kwietnia tego roku rząd uniemożliwił obywatelom zakładanie paneli słonecznych w swoich gospodarstwach. Skorzystało z tego prawa, które było uważane za najlepsze tego typu prawo w całej Unii Europejskiej, skorzystało 750 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce, a 2 miliony innych gospodarstw czeka na możliwość założenia paneli słonecznych. I dzięki tej ustawie, którą PiS przeforsował, to się przestało opłacać. I w związku z tym firmy, które produkują panele, bankrutują, farmy fotowoltaiczne przestają funkcjonować, a obywatele płacą znacząco więcej za prąd. Po trzecie, w każdej gminie można i trzeba założyć biogazownię. Jeżeli się spełni te trzy warunki i nie bacząc na to, co mówi PiS, że nasze sieci energetyczne, bo PSE nie inwestowało w sieci niskiego i średniego napięcia, tylko w sieci bardzo wysokiego napięcia, że sieci są przeciążone i nie mogą funkcjonować, to wtedy my postulujemy, żeby zrobić klastry w gminach i w powiatach, tak, że ta energia elektryczna jest spożywana lokalnie, a nie odprowadzana centralnie do sieci. Ale ten rząd chce wszystko centralizować. Skutek jest tego taki, że mamy scentralizowane ogromne przedsiębiorstwa państwowe typu Orlen, typu PGE, typu PGNiG, które, proszę zwrócić uwagę, jakie marże one mają w obecnym czasie i jaki zysk netto zrobiły w ostatnich 6 miesiącach. I wtedy znajdziecie Państwo odpowiedź na to, czy to pomaga obywatelom, czy to pomaga skarbowi państwa, czyli rządowi de facto, który dysponuje tymi pieniędzmi jak chce. I jesteśmy absolutnie zwolennikami wprowadzenia energii odnawialnej. Jesteśmy najbardziej zieloną partią pod tym względem ekologiczną w Polsce i na tym również można zarabiać, a obywatele na tym zyskują. Dlatego, że obsesja, żeby na przykład inwestować wyłącznie w farmy wiatrowe na morzu, spowoduje to, że po pierwsze ich nie ma, po drugie inwestorzy są zagraniczni, bo polskich inwestorów na to nie stać, a po trzecie cena energii elektrycznej z wiatraka na morzu jest 2,5 razy większa niż cena energii elektrycznej osiągana z wiatraka na lądzie. Więc może ktoś by się zastanowił, w jaką stronę my idziemy, bo pilota w tym samolocie już dawno nie ma. Bardzo dziękuję panu posłowi. Czy są pytania? Tak, kilka nasuwa się. Co do ustawy 10H, czyli co odległość od zabudowań powinna zostać całkiem zlikwidowana? To powinno być decydowane na poziomie lokalnym. Jeżeli gmina chce, żeby mieć wiatraki u siebie, to obywatele gminy o tym decydują. Ale PiS miał retorykę w swoim czasie taką, że wiatraki szkodzą. Nie rodzą się cielęta, kobiety poronią dzieci, jest ogólna szkoda dla obywateli. No jakoś nie szkodzi to obywatelom Czech, Słowacji, Niemiec i kilku innych państw, w których te wiatraki funkcjonują. Ale ja wiem, że Polaków to zabije. I teraz PiS jest, dlaczego ustawa poprawiająca tę bezsensowną ustawę 10H nie jest procedowana jeszcze w Sejmie? Dlatego, że PiS się boi, że skoro swoim wyborcom naopowiadał, że wiatraki szkodzą zdrowiu ludzi, to nie może teraz odwrócić tej narracji, bo jednak to ludzie pamiętają. No to jest absurd, bo akurat wiatraki to jest wyjątkowo efektywny, na lądzie są wyjątkowo efektywny. Ale ja nie mówię, że to ma być robione centralnie, tylko to ma być robione lokalnie. Jeżeli obywatele gminy czegoś chcą, to mają do tego prawo. Nie wszystkim musi decydować Warszawa, a już z całą pewnością nie o wszystkim powinna decydować jedna ulica w Warszawie. No szanowny panie redaktorze, zupełnie inna specyfika terenu jest na województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim, zupełnie inna specyfika jest w województwie małopolskim, skąd pochodzę. I to wspólnoty lokalne i samorządy powinny o tym decydować. Dobrze, aby było również wdrożone generalnie, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, zasada, żeby samorządy brały udział w procesie legislacyjnym. Ważne, żeby rządzący taką zasadę, że to wspólnoty lokalne, samorządowe o tym decydują. Wtedy one będą mogły budować na swoim terenie wiatraki bez szkody dla swoich obywateli. Na pewno prezes Kaczyński nie wie tak dobrze, jak wspólnoty lokalne, jak samorządowcy, gdzie można wiatraki postawić. Po to jest zasada subsydiarności, żeby jak najniższe poziomy administracji
samorządowej decydowały o tym, co mogą decydować. Nie o wszystkim musi decydować rząd. Od tego mamy gminy, powiaty, województwa, a nie wyłącznie KPR-em. To jeszcze co do legislacji i zamrożenia marż na kredyty hipoteczne. Czy one miałyby być ustalone na jakimś poziomie, czy zerowe? Jak to Państwo chcieli? Ja myślę, że na przejściowy okres marże powinny być po prostu zamrożone. Znaczy po prostu nie było. To tak rząd w tej chwili sugeruje wakacje kredytowe. Tylko że wakacje te mają to do siebie, że bardzo lubimy na te wakacje wyjechać, ale potem jak wracamy i zderzamy się z rzeczywistością codziennej pracy, to już jest gorzej. Co to są za wakacje kredytowe? No polega to na tym, że mamy jedną wielką jęczącą się ranę, a przychodzi rząd i mówi, to my wam damy plasterek, żebyście to zaczepili na 3 miesiące, a może 4 i już będzie wszystko dobrze. No ale po tych 3 miesiącach to wszystko się otwiera z powrotem i ludzie muszą płacić. Nie, proszę zwrócić uwagę, jak mówię, na ile zyski netto banków w własności Skarbu Państwa. 10 miliardów złotych w 4 miesiące. No, proszę się porównać te ceny. Jeżeli kredyty kosztują, jak mówię, w tej chwili to jest 117% więcej niż było, a one pójdą do góry po te ostatnie podwyżce stóp procentowych, to ludzi po prostu nie będzie stać. Banki, bo u nas jest takie sprawo, zaczną przejmować ludziom mieszkania. I co z tym będzie? Ludzie wyjdą na ulicę. Nie będą spali na ulicy. No to jest poważna sytuacja, do której rząd nie dorósł, nie wie, co z tym zrobić. No naprawdę jest się, a ponieważ polityka rządu i polityka banku centralnego są zupełnie sprzeczne ze sobą, to po prostu ten kryzys tylko pogłębia. Szanowny panie redaktorze, no my to mamy dokładnie policzone. Dzisiaj średnia marża, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, to 2%. 2% od zadłużenia wynoszącego 300 tysięcy złotych to 500 zł miesięcznie więcej. 2% od najczęściej branego kredytu dzisiaj, czyli 500 tysięcy, to ponad 800 zł. Im większe zadłużenie, tym wyższa marża. Ona nawet w niektórych kredytach wynosi ponad 1000 zł. Uważamy, że przynajmniej na ten okres wysokiej inflacji ponad dwucyfrowej, należy całkowicie zrezygnować z marży. Ostatnie miesiące to 10 miliardów złotych netto zysku. Uważamy, że tak to liczymy i liczą eksperci przy Radzie Gospodarczej Koalicji Polskiej. Koszt dla banków to jest ledwie 2-3 miliardy takiego rozwiązania, więc tym zyskiem banki w tak sposób systemowy są się w stanie z obywatelami podzielić i lepiej, aby takie rozwiązanie wdrożyć, niż by miało dochodzić do upadłości konsumpcyjnej Polaków. Najgorszej sytuacji jest mniej więcej 200 tysięcy ludzi, którzy wzięli kredyt hipoteczny w ostatnich 12 miesiącach. Bo ci, którzy wzięli to 10 lat temu czy 20 lat temu, to są dużo łatwiejsze. Ale ci ludzie nagle muszą płacić przeszło dwa razy więcej niż przewidywali i oni nie są w stanie tego temu podołać. A dlaczego wzięli takie kredyty? No dlatego, że nie miało być inflacji, miała być deflacja. No więc w związku z tym i stopy procentowe miały nie pójść do góry, bo im to obiecywał kto? Prezes Banku Centralnego. To jeszcze tylko dopytam, czy PSL wie, jak na te projekty zapatruje się koalicja rządząca, bo to bez ich głosów ciężko będzie je zrealizować. Koalicja rządząca jest koalicją podzieloną. W związku z tym część ludzi zapatruje się w sposób bardziej pozytywny niż inna. Są członkowie koalicji rządzącej, którzy twierdzą, że będziemy produkować zieloną energię z węgla. Są, jak również będziemy mieli elektryczne samochody napędzane elektrycznością ze spalania węgla. No ten węgiel to do tej pory przychodził z Federacji Rosyjskiej, 10 milionów ton rocznie. Teraz już go nie ma, więc nie wiem skąd będziemy ten węgiel kupować. Prawdopodobnie z Kolumbii, a może i z Australii, tyle że on będzie jeszcze droższy. W związku z tym nie wiem, czy to jest właściwe rozwiązanie. No dobrze. Panie Pachowo, od tematu konferencji wyciekły ostatnio kolejne maile ministra Dworczyka, pan prezydent z naszą bohaterką, jest Julia Przyłębska. Jaki pana zdaniem obraz wyglądał w przyszłości? No, przepraszam, jest wymieniona Julia P. I Julia P. to tak troszkę jak, że tak powiem, z aktu oskarżenia to tak troszkę wygląda. Ale no jest to kompletny upadek trójpodziału władzy. Sytuacja, w której minister rządu dyskutuje z przewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego, co należy rozpatrywać, kiedy i jak, żeby pomóc rządowi w sytuacji budżetowej, to jest rzecz no, nieprawdopodobna. W każdym normalnym rządzie w innych państwach takie osoby zostałyby zdymisjonowane. Ja wiem, że nie można zdymisjonować szefa Trybunału Konstytucyjnego, ale ministra to już można. I
ta saga maili pana ministra Dworczyka, która się ciągnie już ze 12 miesięcy i one co chwilę wypływają nowe i już nawet nikt nie neguje, że one są prawdziwe. Tutaj w tej historii były sprzeczne zeznania, czy już się spotykał, czy rozmawiał o tym, czy rozmawiał o tamtym, ale nikt już nie neguje, że to ma miejsce. No, w normalnym państwie sędziowie nie spotykają się, oprócz oficjalnych kontaktów, nie spotykają się na prywatne rozmowy z politykami, bo jest to szalenie niewłaściwe. No, a tutaj Trybunał Konstytucyjny już od dłuższego czasu nie spełnia swoich funkcji i nawet specjalnie nie pracuje. Jak się spojrzy na to, ile spraw wpływa do Trybunału Konstytucyjnego, ile jest rozpatrywanych, no to jest garstka, bo on nie ma żadnego znaczenia de facto i tak jest oceniany w całej Unii Europejskiej, dlatego inne trybunały zerwały z nim relacje, nie utrzymują z nim stosunku, bo to nie jest trybunał. To nie jest Trybunał Konstytucyjny, to jest Trybunał pani Julii P. Ja tego tak nie sformułowałem, panie redaktor. Tak to zostało potem podobnie, ale nie tak. Po pierwsze, niczego nie można w polityce wykluczać. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że decydują wszystkich wyborcy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja powyborcza. Nasz problem z Prawem i Sprawiedliwością polega na tym, że po pierwsze, jest to najbardziej niekompetentny rząd od 30 lat, kiedy Polska uzyskała pełną niepodległość. Po drugie, jest to rząd, który ma obsesję centralizacji, a my jesteśmy partią samorządów, my jesteśmy partią decentralizacji, dlatego my jesteśmy partią numer jeden na poziomie gmin, partią numer dwa w Polsce na poziomie powiatów. W związku z tym dla nas idea, że jest jeden wódz, jeden lider i on o wszystkim decyduje, jest sprzeczna z naszą naturą, więc taka koalicja byłaby bardzo trudna. Ja w swoim czasie powiedziałem, że możemy prowadzić rozmowy z rządem Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli na przykład rząd będzie skłonny dać nam tekę Ministerstwa Sprawiedliwości i dać nam wolną rękę na zreformowanie tego chorego systemu. Tak, to jest cena, którą ja osobiście byłbym skłonny perswadować kolegę, że można by zapłacić. No ale na to się nie zapowiada. W związku z tym ja bym tego typu konkluzji nie czynił, dlatego że mamy ponad rok do wyborów. Nie masz jeszcze żadnej decyzji, w jakiej formie pójdziemy do wyborów. Z całą pewnością nie pójdziemy do wyborów z PiS-em. To jest absolutnie wykluczone. Co będzie potem, jeżeli uda się partiom opozycyjnym uzyskać wystarczającą liczbę głosów, to na pewno stworzymy rząd z partiami opozycyjnymi. Panie redaktor, na ocenie koalicji z Prawem i Sprawiedliwością przekonał się już na przestrzeni lat Liga Polskich Rodzin, przekonała się Samoobrona. Na przestrzeni ostatnich miesięcy przekonał się Jarosław Gowin, przekona się też pewnie Zbigniew Ziobro, a my z tej historii wyciągamy lekcje. Do tej pory historycznie nigdy na poziomie centralnym nie było koalicji PSL-u z PiS-em. PiS w ostatniej, poprzedniej kadencji chciał nas zniszczyć. To były oficjalne oświadczenia pani poseł Kempy. To się nie udało. Podwoiliśmy liczbę posłów. Partia istnieje 126 lat i wydaje mi się, że jeszcze będzie dalej jako samodzielny byt polityczny istniała. Jeszcze chciałem zapytać do poprzedniego pytania, pani redaktor. Jak panowie oceniają reakcję polityczną rządu zainteresowanych, jeżeli chodzi o te maile z poufnej rozmowy? Bo ciągle słyszymy o rosyjskiej propagandzie. Nie ma poważnej dyskusji na ten temat. Nikt się nie uderzył w pierś, nikt nie chce ponieść konsekwencji. Czy to przycichnie? Bo tu nie mamy nagrań, prawda? To jest ta różnica, że są to maile. Jak panowie myślą, jak to się skończy i czy ktoś poniesie za to konsekwencje? Do wyborów nikt nie poniesie żadnych konsekwencji, to ja nie mam wątpliwości. Chociaż dzisiaj w programie radiowym jeden z posłów Solidarnej Polski uważał, że jeżeli takie rozmowy miały miejsce, to jest to karygodne i prokuratura, niezależna prokuratura powinna to zbadać. Czyli jest takie ostrzeżenie wysłane do KPRM-u, że może tutaj Solidarna Polska zacznie walczyć również na tym polu. No z kolei pan premier Morawiecki krytykował reformy pana ministra Ziobro wczoraj, no w związku z tym tam jest walka buldogów pod dywanem, która się będzie toczyła prawdopodobnie do wyborów, które jeśli przegrają, to będą jeszcze już wtedy już otwarcie prowadzone. No, problem polega na tym, że ludzie się przyzwyczaili do tych wycieków. Czy one są zainspirowane przez
przez Rosjan? Bardzo możliwe, ale tego, z tego nie wynika, że to nieprawdziwe. Ja w Wikileaks, które były ewidentnie kradzieżą mienia państwowego i kompromitowały administrację Stanów Zjednoczonych, to było nielegalnie zrobione, ale nikt nie kwestionował, że to, co było w tych tekstach, było prawdziwe. No więc pan Assange, który prawdopodobnie będzie ekstradowany do Stanów Zjednoczonych i może skończyć w więzieniu na kilkadziesiąt lat za to, że złamał prawo, ale nie za to, że informacje, które upublicznił, były nieprawdziwe. Więc tak to jest tutaj. Informacje wyglądają na prawdziwe. Nikt tego nie kwestionuje, tylko mówi, no tak, ale to Rosjanie. No oczywiście, że to Rosjanie. Rosjanie swoje brudne palce maczają w rozmaitych rzeczach i propagandowych i tego ja nie neguję, ale z tego nie wynika, że pan Dworczyk powinien się udawać w rozmaite miejsca, a potem jeszcze to mailowo przesyłać. Przynajmniej pan sędzia Muszyński uznał, że musi użyć fikcyjnego pseudonimu, bo widział, że to jest rzecz niesłuszna i wolał, żeby to nie wyszło do wiadomości publicznej. No panie redaktorze, ta sytuacja pokazuje, że politycy PiS-u nie mają już żadnej zdolności honorowej. W każdym państwie, demokratycznym państwie prawa, sytuacja, w której minister rządu wpływa na wyroki Trybunału Konstytucyjnego na szkodę obywateli, jest kompromitującą dla instytucji państwa, jest kompromitującą dla samego ministra, jest kompromitującą dla Trybunału Konstytucyjnego. No ale widać, w PiS-ie takie sprawy zamiata się pod dywan, jest ta narracja o ruskich wyciekach, tylko że problem w tym, że to PiS całkowicie standardy nie tylko debaty publicznej, ale instytucji w Polsce zniszczył i to, że dziś PiS upartyjnił wszystko, co fruwa w powietrzu, pływa w morzu i chodzi po ziemi, nas nie dziwi, więc nie dziwi nas pewnie też to, że upartyjnił Trybunał Konstytucyjny, który oni sami, bez żadnej zdolności honorowej, ze zniszczonymi standardami moralnymi i etycznymi, traktują jako swój partyjny sąd, a nie sąd stający na straży obywateli. Ja bym tutaj podkreślił co innego. Ja bym tutaj podkreślił obrzydliwość tego, że minister Dworczyk rozmawiał z panią Julią P. na temat tego, żeby ludziom, którzy pieniądze należą, tych pieniędzy nie dostali. Między innymi ludzie urodzeni w 1953 roku. To była słynna historia. Ja też dostawałem prośby, maile od ludzi, żeby coś zrobić z tą sprawą, a tu się okazuje, że rząd uznał, że lepiej, żeby im nie płacić. No i to jest ta obrzydliwość, że rząd mówi, my jesteśmy prospołeczni, my jesteśmy prosocjalni, my dbamy o najbiedniejszych obywateli, a to jest wszystko nieprawda. To wszystko. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pan poseł.